pogoda była barwa. Ciśnienie utrzymywało się w niskiej liczbie barów, co wraz z ciśnieniem na alkohol sprawiało, iż mieszkańców obskurnej dzielnicy Noisymont cisnęło do baru. Dlaczego żyje się tak ciężko? Pytali piwa, ale im nie odpowiadało, to też sięgnęli po wódkę. Wyglądający na latynosa jegomość pokiwał głową w reakcji na uzupełnienie kieliszka. Muchas gracias, powiedział. Julio Iglesias, odparł barman, bo tylko to mu przychodziło do głowy. Śniady klient posiedział chwilę w bezruchu, jak gdyby nadając większego znaczenia mającemu niechybnie nastąpić wychyleniu kieliszka. Za niemal ostatnie oszczędności przyleciał tu ze swojego kraju rozpadającym się samolotem. Kochał swoją ojczyznę, przeto tym więcej bólu sprawiało mu patrzenie, jak rośnie ona w przestępczość i korupcję. Było to miejsce pełne napięcia, gdzie każda cisza poprzedzała burzę. Odsiedział nawet krótki wyrok, pomimo bycia niewinnym. Oczy miał zazwyczaj od nawietrznej, a życie sypało mu w nie nie piaskiem, lecz żwirem. Czuł się tu obcy jak kosmita, ale miał nadzieję, że nawet jeśli nie będzie mu łatwo, to ludzie z tych stron są uczciwi. W zabarwionej gorzką ironią odpowiedzi na te rozmyślania, w pewnej odległości od baru rozległ się strzał pistoletu. Po chwili drugi. Wszyscy spojrzeli po sobie. Latynos natychmiast rozpoznał w tych spojrzeniach parszywy lepiej się nie mieszalizm, znany ze swojej ojczyzny, a którego tak bardzo nienawidził. Dźwięk wystrzału również dobrze znał. Okazał się zatem inny od reszty również w reakcji, gdy zbliżywszy się do szyby i ujrzawszy na zewnątrz trzech mężczyzn w kominiarkach wybiegających ze sklepu jubilerskiego, wyskoczył z baru, by zapamiętać numer rejestracyjny pojazdu, którym odjechali z piskiem opon. Po poczuciu obcości nie było śladu. Zostało zastrzelone dwoma nabojami. 8 lat później... Przepraszam, czy to mydło zwykłe, czy hipoalergiczne? Pytam, bo mam uczulenie na hipoalergiczne. Przepastne wnętrze supermarketu atakowało soczewki fikuśnymi rupieciami i różnobarwnym bibelotem. Pamela Windsor jednakże, nie dając się złapać na tę lichą przynętę, rozglądała się po półkach z żywnością. Kiedy jęła porównywać chleb razowy wieloziarnisty z ziarnistym wielorazowym, w jej 9-letniej córeczce w pełni wykiełkowało doznanie nuty. Mogę pójść z Sonią pooglądać zabawki? Tak, ale niczego nie bierz bez mojej zgody. Matka Soni, a koleżanka wdowy po panu Windsorze, pielęgniarka Anna Kwarant, dzieliła się swej towarzyszce ze wszystkiego, co wiedziała, a o czym jej jeszcze nie mówiła. Słyszałaś, że David Harley nie żyje? Nie, w jaki sposób mu się umarło? Przeziębiony wyszedł na balkon, nagle zrobiło mu się niedobrze i zakręciło w głowie. Strącił doniczkę z parapetu, potknął się o nią, wypadł przez balustradę i przebił się przez dach przejeżdżającego samochodu dostawczego, który przewoził niestety ekwipunek górniczy. Kierowca ostro wyhamował, przez co Harley uderzył w jeden z kilofów. Czyli COVID, skwitowała pani Windsor. Do mojej rychłej śmierci nie potrzeba kilofów. Dziś rano tak mi łupało w krzyżu, że zapytałam, kto tam. A propos krzyża, wiesz, co Gertrude Handbach miała na sobie w kościele? Dalszą wypowiedź stłumiła dochodząca z głośników marketu reklama. Masz dość byle jakości. Bierz Ilamedix. Tabletki sprawią, że wszystko wyda ci się bardziej kolorowe. Produkt zawiera 100% alkoholu. Życie pana Harolda zmieniło się diametralnie, odkąd zaczął stosować Ilamedix. Ludzie nie mówią już, że jestem pijakiem, ale że zażywam lekarstwo. Ilamedix, lek dobry na wszystko. Nawet mi o niej nie mów. Ona i Sandra to straszne plotkary. Nadają jak BBC i wszystko wiedzą, jakby miały anteny w czapkach.
Gdyby przyszło mi jutro umrzeć, one wiedziałyby o tym na kilka godzin wcześniej. Po ile ten czajnik mój strasznie skamieniał? Nie czytałaś, że kamień w czajniku pomaga na trawienie? Naprawdę? Z moimi kłopotami trawiennymi to powinnam chyba wrzucić do niego parę kamyczków z ogródka. Roześmiała się koleżanka Pameli. Wiesz co, dziwny ten market. Duży wybór, ale nie ma nic w dobrej cenie. I ludzie tutaj też są jacyś dziwni. Jak byłam tydzień temu, jakiś facet chodził po sklepie i wykrzykiwał imię Jason. Kiedy z głośników wyszła kolejna głośna reklama, obie kobiety miały już dość. Dziewczynki, idziemy. Sonia wystąpiła z jednej z alejek. A gdzie Kate? Wyszła z jakimś panem. Nastało kilka sekund ciszy. Nie rób głupich kawałów. Schowała się gdzieś? Nie, mamo, przysięgam, naprawdę. Oglądałam lalki, a ona klocki, gdy podszedł do niej jakiś pan. Mówił, że chce jej pokazać jakieś zwierzątka i razem poszli. Pani Windsor pospiesznym krokiem skierowała się w alejkę z zabawkami, po czym coraz bardziej przyspieszając, omijała kolejne sektory sklepu. Prędko docierała do niej groza sytuacji. Rozglądała się we wszystkie strony z nadzieją, że wypatrzy gdzieś różową kurteczkę córki. Jej oblicze emanowało paniką. Ochroniarz skończył przewijać nagranie z monitoringu na momencie, w którym dwie dziewczynki oddzieliły się od siebie w alejce z zabawkami. Po chwili wyłoniła się postać mężczyzny w czapce z daszkiem, odwróconego tyłem do kamery. Jedna z dziewczynek sama podeszła do mężczyzny. Znała go. Skomentował stojący za ochroniarzem kapitan policji. Schnące łzy milczącej Pameli Windsor pozostawiły na jej policzkach ślady przypominające smugi kondensacyjne po samolotach. Na ekranie nieznany mężczyzna rozmawiał przez moment z dzieckiem, po czym obniżył daszek czapki i z nieco pochyloną głową odwrócił się w stronę kamery, by zniknąć z jej pola widzenia z dziewczynką u boku. Wiedział, gdzie są kamery, przygotował się. Kontynuował policjant. Obraz z innego urządzenia nagrywającego, a ulokowanego niedaleko wejścia do supermarketu, potwierdził komentarz kapitana. Osobnik umiejętnie zasłaniał twarz, jednak na tyle subtelnie, by nie wzbudzić podejrzeń otoczenia. Wszystko wokół toczyło się jak zawsze. Klienci szli na zakupy, tudzież z owych wracali, nieświadomi rozgrywającej się tuż obok tragedii. Oglądanie wideo spotęgowało w kobiecie narastające poczucie bezradności. Chciała wykrzyknąć do ekranu: ludzie, zatrzymajcie go, ratujcie moją Kate. Tymczasem dziewięciolatka na filmie kroczyła u boku zakamuflowanego mężczyzny. Dziecko zachowuje się naturalnie, w jej ruchach nie ma żadnego stresu, mówił dalej kapitan. Idzie z nieprzymuszonej woli. Czuje się przy mężczyźnie swobodnie, zna go całkiem dobrze. Pani Windsor pokręciła głową z niedowierzaniem. To niemożliwe. Po szybkim kliknięciu ochroniarza ekran począł przedstawiać zewnętrze budynku. Postacie przystanęły przed pasami, by następnie przejść na drugą stronę ulicy i wyjść poza kadr. Tym razem odezwał się ochroniarz sklepu. Nie poszli na parking. Pewnie wiedział, że jest monitorowany, więc zostawił auto w innym miejscu. Kapitan odwrócił się w stronę matki. To nie był przypadkowy porywacz. Pani córka go znała. Czy przychodzi pani ktoś do głowy? Kobieta milczała zdezorientowana. Nie, to niemożliwe, powtórzyła. Anna Kwarant położyła rękę na jej ramieniu. Kapitan zwrócił się w stronę małej Soni. Czy byłabyś w stanie opowiedzieć naszemu rysownikowi, jak wyglądał z twarzy ten człowiek? Dziewczynka wzruszyła ramionami. Prawie w ogóle go nie widziałam. Miał głos jak Barney. Barney? Postać z Flintstonów, wyjaśniła pani Kwarant.
nagle do pomieszczenia wszedł barczysty sierżant Arnold Senior. W ręku trzymał nadtarganą różową kurtkę w dziecięcym rozmiarze, na widok której Pamela Windsor wyciągnęła bezradnie ręce. Łzy musiały ponownie wypełnić zbiorniki, gdyż nastąpiło oberwanie oczu. Znalazłem ją leżącą na chodniku niedaleko parkingu przy aptece. Zabrzmiał swym niskim głosem. W kieszeni było to. Sierżant wyjął zapisaną długopisem kartkę i podał przełożonemu. Ten przeczytał ją samemu, by potem uczynić to ponownie, tym razem na głos. Droga Kate, przepraszam, że podałem ci ten liścik do ręki bez słowa, jakbym był kimś obcym, ale nie chcę, by ktokolwiek wiedział o naszej przyjaźni. Z pewnością masz kochaną mamę, ale myślę, że nie zrozumiałaby tego, że osoby o tak ogromnej różnicy w wieku mogą być przyjaciółmi. Mam dla ciebie niespodziankę. Znam tajemne przejście do rezerwatu Chin Meadows. Jest tam wiele niezwykłych zwierzątek. Jestem pewien, że ci się tam bardzo spodoba. Zwierzątka nie są tam zamknięte w klatkach. Nikt nie będzie nam przeszkadzał. Spotkajmy się przy zabawkach, przyjaciel. Rezerwat przyrody Chin Meadows to obszar chroniony, zamknięty dla kogokolwiek z wyjątkiem pracowników, zauważył sierżant. Stąd wzmianka o tajemnym przejściu, odparł kapitan, by następnie skierować pytanie w stronę matki zaginionej. Czy pani córka byłaby zainteresowana czymś takim? Tak. Uwielbiała zwierzęta, odpowiedziała kobieta, patrząc funkcjonariuszowi prosto w oczy błagającym wzrokiem. Kapitanie Bolbao, proszę ją znaleźć. To mógł być blef, oznajmił trzeźwo Arnold. Chodziło mu o zmanipulowanie dziecka, by dobrowolnie poszło z nim do samochodu. Gdy dziewczę się zorientowało i próbowało uciec, pociągnął ją za kurtkę i siłą wtaszczył do pojazdu. W pośpiechu zostawił nadszarpane ubranie na chodniku. Owszem, mógł być to blef. Bolbao się zamyślił. Ale może to niezrównoważony miłośnik zwierząt. Nie sądzisz, że kłamstwo o tajemnym wejściu do strzeżonego rezerwatu przyrody byłoby zbyt kosmiczne, nawet w oczach dziewięciolatki? Czemu nie obiecał jej pieska albo kotka w prezencie? W każdym razie, Chin Meadows to nasza jedyna wskazówka. Powstały przeszło 7 lat temu rezerwat przyrody o nazwie Chin Meadows obejmował kilkaset hektarów ziemi między Noisy Mount a Crunch Tracks Village. Z powodu niezwykle rzadkich okazów Rubeta Magnus, zwanych potocznie ropuchoniami, oraz innych obecnych na tym terenie zagrożonych wyginięciem i objętych ścisłą ochroną gatunków zwierząt, jak również i roślin, miejsce to od początku pozostawało niedostępne dla wszelkich osób. Wyjątek stanowili specjalnie wykwalifikowani biolodzy i pracownicy rezerwatu. Ci właśnie zareagowali zdecydowanie negatywnie na rozkaz kapitana Henry'ego Bolbao, by otworzyć park w celu umożliwienia poszukiwań zaginionej Kate Windsor. Do ściśle chronionego przez lata miejsca dopuszczeni zostali nagle nie tylko funkcjonariusze policji, ale całe społeczeństwo. Tragedia połączyła ludzi różnych wyznań, stanów i zawodów, niegłuchych na kolportowane przez media błagania matki małej Kate i wkrótce krytyczne komentarze ze strony ekologów zostały masowo stłumione przez zaangażowanych obywateli, a zmartwienie losem dziecka przeważyło nad zatroskaniem o ekosystem. Pracownicy Chin Meadows na wieść o wzmiance o tajemnym przejściu natychmiast wzięli się za sprawdzanie wysokiego ogrodzenia. Regionalny dyrektor ochrony środowiska zarządził również policzenie żyjących na obszarze rezerwatu ropuchoniów w obawie, iż mogło dojść do podkopu w celu wykradzenia tych wyjątkowych stworzeń.
Ponadto wynegocjował u Bolbao, że siły porządkowe zapłacą karę za choćby gram plastiku pozostawionego na terenie parku, nie mówiąc o zniszczeniu jednej z otoczonych ścisłą ochroną roślin. Policja nie postawiła jednak wszystkiego na jedną kartę. Do mediów trafił w ten czas portret pamięciowy porywacza sporządzony na bazie rysopisu małej Soni. Czapka z daszkiem zakrywała większość białego oblicza, prawdopodobnie łysej głowy, jakie charakteryzowało się dużym nosem. Jak określiła dziewięciolatka, mężczyzna wyglądał na trochę młodszego niż jej tato i miał nos jak maczuga. Także zdjęcie porwanej pojawiło się we wszystkich okolicznych gazetach. Przez wzgląd na niskie prawdopodobieństwo udania się przez kryminalistę w głąb rezerwatu, gdzie żyły pumy, skupiono się wyłącznie na jego obrzeżach. Odzew ze strony społeczeństwa był spory. Ludzi do Chilmidows przyciągała nie tylko chęć odnalezienia małej Kate, ale również pragnienie przygody na łonie natury wraz z ujrzeniem z bliska rzadkich jej okazów. Jednym z tego typu przybyszów był mieszkaniec Alacaster, emeryt Luke von Zeppa, pseudonim profesor. Przygotowałeś się jak na jakie safari, ocenił towarzyszący mu grabarz Ebenezer Raffin. Taka okazja nie zdarza się kilka razy. Mam zamiar ją maksymalnie wykorzystać. Zrobię też dużo zdjęć. No, jak uważasz, pamiętaj tylko, że mamy szukać tej dziewczynki i jej porywacza, a raczej ich śladów, o ile w ogóle tu byli. To wielka niewiadoma. Bardzo możliwe, że gdy policja i my przeszukujemy rezerwat, facet siedzi gdzieś w chatce, a ta trzęsie się od jego śmiechu. Raffin rozejrzał się dokoła. W oddali wypatrzył wiele grupek i dotarło do niego teraz, jak wielu mężczyzn jest łysych i ma nosy jak maczugi. Jak my go odróżnimy od reszty? Zastanowił się na głos. Przede wszystkim szukamy dziecka. O, zobacz jaki duży grzyb. Większego znajdziesz u mnie na ścianie. A propos, oglądałeś horror Ściana? Tak, przedni był. New Jersey jeszcze nigdy nie wyglądało tak przerażająco. Skąd wiesz, że akcja działa się w New Jersey? Po scenie otwierającej. Zawsze w filmach pokazuje się na początku coś charakteryzującego miejsce akcji. Jak akcja dzieje się w San Francisco, to się pokazuje most. Jak w Nowym Jorku, pokazuje się Statuę Wolności. Jak w New Jersey, pokazuje się śmietniki. Takie są zasady. Rozbawiła mnie scena, gdy ludzie idą przez pustynię i nagle widzą w oddali drewnianą chatkę z szyldem z napisem Chata Morgana. Skręcają więc, by podejść bliżej i ha, zamienia się we w. Mówią, och no nie, i idą dalej w pierwotnym kierunku. Profesor przeskoczył rozpadlinę. Zbliżamy się do stawów, gdzie żyją ropuchonie. Mówisz? Od pierwszego roku życia. Zappa wyciągnął z plecaka mapę, jaką dostał od jednego z pracowników parku. Po ominięciu skalistej wysoczyzny musimy zaraz skręcić w lewo, przejść 250 metrów, minąć polię, za debrami zawrócić w stronę Kewiru, aż dojdziemy do masywnej grapy. Jego towarzysz przytakiwał mu niby pociąg z wiersza Tuwima. Pokaż tę mapę. Masz, możesz ją sobie wziąć. Znam ją już na pamięć. Widzisz? W tym miejscu jest ta klina. Idąc wzdłuż niej, powinniśmy uważać, by nie przegapić tego tu miejsca, które wygląda jak szkier. Pestka z masłem. Zabrzmiał Ebenezer, jak gdyby wiedział dokładnie o co chodzi. Nie wiedział. Obejrzał mapę jeszcze przez chwilę, a następnie zgniótł i włożył do kieszeni, bo zbliżał się sezon grzewczy. Mężczyźni kontynuowali podróż, przebijając się przez szeleszczące zarośla. Tu powinniśmy skręcić w lewo, zauważył Luke. Męczą mnie te krzaczory. Chodźmy prosto, skręcimy potem. To niezgodne z mapą. Do chrzanu z tą twoją mapą. Prawdziwi faceci używają wrodzonej orientacji.
To prowadź, grabarzyno. Ebenezer poszedł do przodu, a Zappa podążył za nim. Masz jakieś plany? Rzucił ten drugi po chwili. Przejść na dietę i uprawiać więcej sportu. To plany ogólne, a ty pytałeś może o takie na dzisiejszy wieczór? Zgadza się. Mój plan na dzisiejszy wieczór brzmi: zjeść dużą zapiekankę, obejrzeć film akcji i pójść wcześniej spać. Sport to zdrowie, więc lepiej zacznij go uprawiać jak najszybciej i nie odkładaj takich rzeczy na nieokreślone później, bo kopniesz w kalendarz, zanim kopniesz w piłkę. Słusznie prawisz, Zappa. Wypadałoby tak zrobić. Wypadałoby jak twoje włosy, a ty? Jakie masz plany na jutro? Nie będę tu oryginalny. Zacząć dietę, zacząć uprawiać sport i zacząć szukać żony. Zappa, przecież ty masz żonę. Tak, ale gdzieś mi się zgubiła. Może uciekła do rezerwatu? Zażartował Ebenezer, przystanął i wyjął z kieszeni poskurczaną mapę. W oczach Zappy pojawiło się coś w rodzaju triumfu, lecz prędko zgasło, gdy grabarz się w nią wysmarkał. Profesor przejął inicjatywę i skręcił w lewo. Rafin, nie protestując, ruszył za nim. Po chwili go dogonił, z bagietką w ręce, którą pożerał niczym smartfon bateria. Porządna buła. Skąd ją masz? Z twojego plecaka. No wiesz, wystarczyło poprosić. Dałbym ci pół. Nie poprosiłem i mam całą. Jeszcze się z tobą policzę. Zrobię to za ciebie. Jeden, dwa. Rafin stanął skierowany pod słońce i konstruując sobie z dłoni daszek, przypatrzył się człowiekowi w oddali. Bolbao, powiedział. Jesteś tego pewny? W głębi duszy o tym wiesz. A może to porywacz? Wówczas lepiej będzie zbliżyć się po cichu. Poczekaj, zatrzymał się. Koledzy przypatrywali się człowiekowi uważnie. Stał z wyciągniętym telefonem. Pogładził brodę. To Bolbao. Przytaknął Zappa. Hej! Krzyknął Rafin, machając ręką. Kapitan odwzajemnił gest. Po przeprawie przez zarośla, dłuższej aniżeli można by przypuszczać, patrząc z punktu startowego, towarzysze dotarli do policjanta. Załatwiłem helikopter. Obwieścił. Takie rzeczy ja rozumiem. Pochwalił grabarz. Wtem z zarośni wyłonił się sierżant Arnold Saylor. Dzwoniła do mnie Pamela Windsor. Kate wróciła. Oznajmił. Zaskoczenie zaowocowało momentem ciszy. Przerwał ją w końcu Ebenezer. To nie będzie helikoptera? 9-letnia panienka wyglądała na całą i zdrową, acz wystraszoną. Cała uwaga wszystkich obecnych w domu babci skupiona była na tej siedzącej na kanapie kruchej istocie. Spokojnie opowiedz nam o wszystkim, zakomunikował Henry Bolbao łagodnym tonem, usadawiając się w fotelu naprzeciw dziewczęcia. Byłam w zoo dużo razy po szkole. Bardzo polubiłam pana, który tam pracuje. Ma na imię Kurt. Opowiadał ciekawie o zwierzątkach. Pozwalał mi je głaskać, otwierał dla mnie klatki, jak nikogo nie było. To była nasza tajemnica. Rozumiem. To on przekazał ci liścik w supermarkecie? Jaki liścik? Zdziwiła się dziewczynka. Nieważne, zauważyłaś go w sklepie. Powiedział, że ma dla mnie prezent. Dwa małe duki. To takie małpki. Powiedział, że trafią do zoo, ale wcześniej będę mogła się nimi opiekować. Powiedział, że ma je w samochodzie, ale jak się zbliżaliśmy, ściągnął mi kurtkę, bo powiedział, że w samochodzie będzie mi gorąco. Potem... Dziewczynka zniżyła głowę. Jej matka ścisnęła jej dłoń. Potem chwycił mnie tak, że mi zasłonił twarz i podniósł i włożył do bagażnika. Powiedział, żebym była spokojna, że nic mi się nie stanie. I potem długo było ciemno.
Kopałam w bagażnik przez całą drogę, aż samochód się zatrzymał. Kiedy otworzył bagażnik, zaczęłam krzyczeć, ale nikogo oprócz niego nie było. To było na pagórku obok lasku. Kazał mi wejść do domu. To był domek z drewna. Próbowałam uciec, ale mnie znowu chwycił. Zaniósł mnie tam i zamknął w pokoiku. Leżałam na łóżku. Kilka razy przyszedł do mnie i pytał, jak się czuję. Dawał mi jedzenie i robił herbatę. Cały czas był dla mnie miły, ale nie mówił, czemu mnie tam zamknął. Potem zniknął i długo go nie było. Nie wiem ile. Zasnęłam. Obudził mnie i powiedział, że mogę wracać. Powiedział, że przeprasza, że tak zrobił i że nic mi nie grozi. Nie rozmawiałam z nim. Zaczęłam biec. Biegłam w dół przez wysoką trawę, aż znalazłam drogę. Potem szłam wzdłuż drogi, aż usłyszałam, że za mną jedzie samochód. Wyciągnęłam rękę. Auto się zatrzymało. Poprosiłam, żeby mnie zawieziono pod mój dom. Podałam adres. To była miła rodzina. Pytali się mnie, co tam robię, ale nic nie mówiłam. Przywieźli mnie, ale dom był zamknięty. Poprosiłam, czy nie podwieźliby mnie pod dom babci. Podwieźli. Babcia z nimi chwilę rozmawiała i zadzwoniła do mamy. Potem przyjechała mama, a potem wy. Kate, wiem, że przez sporo przeszłaś, ale mamy do ciebie prośbę. Czy pamiętasz drogę do tego drewnianego domku? Kiwnęła głową twierdząco. Czy zaprowadziłabyś nas? Po prostu będziesz mówiła, gdzie mamy jechać. Zapewnimy ci ochronę. Kate spojrzała w stronę mamy, jakby pytała o pozwolenie. Pani Windsor nie odezwała się jednak, zostawiając decyzję w rękach córki. Postawiony na zalesionym wzniesieniu domek letniskowy nie wyglądał na zadbane. Gdyby nie pojazd obok, nikt nie pomyślałby o tym, że ktoś może przebywać w środku. Policjant Leo Winkler, chudy młodzieniec, za to obdarzony spostrzegawczością oraz ponadprzeciętną celnością, zarówno uwag, jak i w kontekście broni palnej, zbliżył się do wspomnianego wehikułu. Wyjął krótkofalówkę. Samochód pusty, stuknięty jak jego właściciel. Skomentował charkliwie, ozdabiając ziemię piwociną. W odpowiedzi usłyszał głos kapitana. Pozostań na zewnątrz. Ja z Arnoldem wejdziemy do domu. Przy drzwiach rychło ulokował swe okazałe ciało sierżant Saylor, a Henry obszedł budynek dookoła, lecz nie było drugiego wejścia. Wrócił do sierżanta i odliczył palcami do trzech. Saylor wykopał drzwi z zawiasów. Lubił to robić. Lufa kapitańskiego pistoletu przekroczyła linię progu, biorąc zaraz na cel siedzącą w fotelu postać. Została jednakże powoli opuszczona. Pozycja, w jakiej usytuowany był ów łysy osobnik, świadczyła bowiem, iż uszło z niego życie. Pod zwisającą z ramienia fotelu ręką na podłodze leżał stary rewolwer. Kapitan sięgnął po krótkofalówkę. Mamy trupa. Zakomunikował. Sierżant Saylor robił Denatowi zdjęcie smartfonem, zaś kapitan przeczesywał kuchnię i mały pokoik sypialniany, gdy do środka wszedł, depcząc po wykopanych z zawiasów drzwiach, Leo Winkler. Obejrzał nieboszczyka. Widziałem tego gościa w rezerwacie. Był między nami, gdy szukaliśmy tej małej. Z telefonu sierżanta rozległo się charakterystyczne ping. Przesłałem zdjęcie Pameli Windsor. Jej córka potwierdziła, że to ten facet ją porwał. Najwyraźniej ruszyło go sumienie. Wypuścił małą, a potem się zastrzelił. Ocenił. Tylko po co polazł do rezerwatu? Zdziwił się Winkler. Może to był wariat. Wzruszył ramionami Saylor. Albo porwał ją dla okupu, ale jak zobaczył, jak głośno się zrobiło o sprawie, stwierdził, że nie ma szans i nie mogąc znieść presji, wypuścił dziecko.
Oceniwszy prawdopodobieństwo uniknięcia sprawiedliwości na niewielkie, zrobił sobie w głowie dziurę. Na nagraniach z monitoringu robił wrażenie opanowanego, wręcz pewnego siebie. Zareplikował kapitan, kończąc wstępne oględziny pomieszczeń. Winkler zszedł z drzwi. Przypatrzył się ich zamkowi. Były otwarte. Zwrócił się do sierżanta, jakby z wyrzutem. Komisariat wyglądał jak zwykle. Funkcjonariusze wrócili z poszukiwań małej Kate do innych spraw, a po wielkim społecznym zrywie nie było najmniejszego śladu. Arnoldzie, zajmij się tym raportem. Idę pozyskać informacje o porywaczu. Zawiadomił Bolbao. Przecież został już zidentyfikowany. Nazywał się Kurt Hines i pracował w zoo. To wiem, stąd napisał w liściku, że zwierzęta w rezerwacie nie są zamknięte w klatkach. Nie wyjaśnia to jednak jego poczynań. Myślałem, że sprawa jest zamknięta. Czegoś mi w niej brakuje, konkretnie sensu. Liścik okazał się fałszywym tropem. Kapitan podszedł do przypiętej do tablicy korkowej kartki. Zdanie: z pewnością masz kochaną mamę, ale myślę, że nie zrozumiałaby tego, że osoby o tak ogromnej różnicy w wieku mogą być przyjaciółmi, nabiera teraz większego sensu. Nietypowo użył słowa ogromnej, by wydawać się nam starszym niż był w rzeczywistości. Jeśli zatem włożę liścik do kurtki, którą nadtargał, by zasymulować szarpaninę i celowo pozostawił ją na chodniku, byśmy ową wiadomość przeczytali. Jeżeli wspomniał o Chinmeadows po to, aby nas zmylić, dając nam fałszywy trop. Jeżeli chciał tym czynem zmniejszyć szanse na wykrycie, to po co udał się do rezerwatu, gdzie był na naszym widoku? I nie mów, że to objaw szaleństwa. Facet umiejętnie zaplanował porwanie, w sposób wręcz profesjonalny, unikając uchwycenia oblicza przez kamery sklepu, a potem, gdy zrobiło się o nim głośno, poszedł sobie pooglądać przyrodę. Co się nie klei. Z tym zostawił sierżanta, kierując się do policyjnej informatyk Evie Dowsey. Ta zajęta była właśnie lekturą. Co czytasz? Książkę, w której autorzy twierdzą, że 2 plus 2 nie równa się 4. Studiowałam matematykę, ale nie chcę tkwić w bańce informacyjnej. Odłóż ją, pora na lekcję historii. Chcę usłyszeć od ciebie wykład na temat Kurta Hinesa. Ivy, używszy spinki do włosów jako zakładki, włączyła wygaszony monitor. Kurt Hines pochodził z Republiki Zemeńskiej, gdzie był magazynierem i zajmował się drobnymi kradzieżami. Jako powód emigracji podał w urzędzie chęć większych zarobków, jednak nie mamy żadnych danych odnośnie jego zatrudnienia po jego przybyciu aż do aresztowania. Aresztowania? Tak, 8 lat temu miał miejsce napad na jubilera. Doszło do strzelaniny, a w zasadzie tylko jubiler strzelał. Jeden z 3 mężczyzn w kominiarkach został postrzelony. Wszyscy 3 uciekli z łupem. Teraz najciekawsze. Jubiler nie zgłosił przestępstwa. Policję powiadomił inny imigrant. Świadek, który zapamiętał numer rejestracyjny pojazdu, jakim wspomniani mężczyźni uciekli. Dzięki temu szybko namierzyliśmy 2 z nich. Okazało się, że rozdzielili się w drodze i jeden przesiadł się do innego auta. Jednak i on wkrótce został złapany, a był to właśnie Kurt Hines, jedyny białoskóry z tej trójki. Pozostali 2 to Abidemi Obianoja i Otto Abara, wszyscy z Republiki Zemeńskiej. Ich zeznania wzajemnie się wykluczały. Hines utrzymywał, że łup był w posiadaniu jego wspólników, natomiast Abara i Obianoja mówili, że to Hines miał go ze sobą. Zostali skazani na 8 lat pozbawienia wolności za napad. Po 2 latach odsiadki Obianoja zszedł na zawał serca. Hines i Abara niedawno wyszli na wolność. Bolbao porządkował przez chwilę dane w swoim umyśle. Zawsze ciekawiło Ivy, jak wygląda ten proces.
Wyobrażała sobie wiele fruwających puzli, które mocą myślenia kapitana układają się w spójny obraz. Wspomniałaś, że jubiler nie zgłosił przestępstwa. Tak, nie zgłosił kradzieży żadnego towaru, tłumacząc to niechceniem mienia na pieńku z mafią. Kamera jego sklepu zagadkowo przestała wtedy działać. Prawdopodobnie bał się zemsty ze strony zorganizowanej grupy przestępczej. Nie żyje od 2 lat. A może sam był paserem? Pomyślał Henry na głos. Kiedy Heinz zaczął pracę w zoo? Jakieś 1,5 miesiąca temu. A co z tym... A Barą? Zaraz sprawdzę. Nastąpiło szybkie stukanie w klawiaturę. Otto Abara, miejsce zatrudnienia Trinket Town, firma produkująca ozdoby świąteczne. Prześlij mi adres SMS-em, chętnie się z nim zobaczę i daj mi znać, jak coś jeszcze wygrzemiesz. Tak jest, szefie. Dolbao wyszedł na korytarz, by odnaleźć swojego partnera wielkoluda. Arnold, skończyłeś raport? Nie. Skończysz w samochodzie. Jedziemy do Trinket Town. Sierżant nie zadawał pytań. Przyzwyczaił się do enigmatycznych rozkazów przełożonego. Wnętrze siedziby firmy wyglądało niczym miejsce spotkań falerystów, a to za sprawą wielu dyplomów pretensjonalnie rozwieszonych na ścianach. Dzięki sprawnemu eksportowi produkty marki znane były w przeróżnych krajach świata. Będące pod auspicjami Sina Turtledove'a, przedsiębiorstwo wytwarzało choinkowe bombki, wianuszki, świeczki czy słynne szklane kule ze sztucznym śniegiem, fruwającym w środku po ich potrząśnięciu. Dowiedziawszy się od kierownika produkcji, iż Otto Abara ma za niecałe 10 minut popłynąć wraz z eksportowanym towarem na frachtowcu do Republiki Zemeńskiej, kapitan pognał z powrotem do samochodu, którego opony zapiszczały po chwili jak nastolatki na widok Justina Biebera. Przekraczasz prędkość, upomniał szefa zdziwiony Arnold. Policja ma prawo przekraczać dozwoloną prędkość w przypadku ścigania przestępcy. Ścigamy Otto Abarę? Tak. Pasażer uruchomił syrenę. Dlaczego? Nie zajmuj teraz mojej uwagi. Nie możemy dopuścić, by uciekł. Jeśli chcesz pomóc, włącz radio. Muzyka dodaje mi wigoru. Sierżant posłusznie ruszył pokrętłem. Z głośników popłynęła proekologiczna piosenka „Wszystkie śmieci nasze są”. Głupim jest pies, który nie podąża za jedynym tropem, jaki ma, wypowiedział jeszcze Bolbao, wchodząc w zakręt na 4. biegu. Było 5:30, gdy rozpędzony radiowóz z jeszcze głośniejszym piskiem opona niżeli przy starcie zatrzymał się w porcie miasta Alakastar. Zatrzymać transporter. Zawołał nowy rekordzista w nieoficjalnym plebiscycie na najszybszy dojazd z Trinket Town do portu. Pracownicy przystani byli jeszcze bardziej zdumieni niż Arnold, ale mundury policyjne wywołały odpowiedni efekt i w ostatniej chwili wydano rozkaz zaniechania odpłynięcia. Panowie, co to ma znaczyć? Ten towarowiec ma być do jutrzejszego popołudnia w Zemeni. Jestem kapitanem policji w Casserolles. Istnieje podejrzenie, że frachtowiec ma zostać użyty jako środek przemytu kradzionych przedmiotów. Przewozimy świąteczne dekoracje, zaoponował mężczyzna o stereotypowej prezencji marynarza. Proszę zebrać resztę pracowników i dokonać przeszukania kontenerów, chyba że chcecie rozgłosu w mediach z powodu ujrzenia wielu mundurowych grzebiących w porcie. To może wpłynąć na waszą reputację. Dobrze, dobrze. Czego konkretnie mamy szukać? Biżuterii, brylantów, złota, drogocennych kamieni. Takie rzeczy raczej trudno ukryć w środku większości z tych świątecznych ozdób, ale sprawdzimy to. Z pewnością długo to potrwa, bo towaru jest sporo. Wąsaty jegomość machnął ręką i reszta pracowników portowych ruszyła otwierać kontenery z wyraźnym niezadowoleniem na twarzach. Bolbao został sam z wciąż zdziwionym Sailorem. Zawibrował mu telefon, to też odczytał SMS-a.
Ivy przekazuje, że drewniany domek należał do ciotki Karta Heinesa, która zmarła, gdy odsiadywał wyrok. Heines przed znalezieniem zatrudnienia w zoo bez sukcesu aplikował do rezerwatu Chin Meadows. Może pracą w zoo chciał nabyć odpowiedniego doświadczenia, myślał na głos. Tymczasem my stoimy w porcie, powstrzymawszy transporter z bombkami przed wypłynięciem, zrelacjonował jego partner. Moje pytanie brzmi, co ma piernik do wiatraka? Lub, jak mawiała moja babcia, co ma mięso do parówki? 8 lat temu doszło do napadu na sklep jubilerski, tłumaczył policjant Brodacz. Złapano wszystkich 3 sprawców, jednak łupu nie znaleziono. 2 z 3 zeznało, iż 3 z nich, Kurt Heines, odjechał z łupem 2 samochodem. Chodziło o zmniejszenie szansy na schwytanie całej 3. Policja w pierwszej kolejności byłaby zainteresowana autem z 3 mężczyznami w środku, potem z 2. Pojedynczy kierowca nie wzbudzał podejrzeń. Mimo to i jego złapano, lecz zdążył wcześniej ukryć łup, nie zdradzając miejsca wspólnikom. Podczas odsiadki jeden z nich zmarł. Został Kurt Heines i Otto Abara. Obaj opuścili więzienie w podobnym czasie. Heines chciał odzyskać łup, lecz jakież było jego zdziwienie, gdy okazało się, że miejsce, w którym go ukrył, było teraz zamknięte. Otwarto tam bowiem rezerwat przyrody. Próbował się w nim zatrudnić, aby osiągnąć dostęp do strzeżonego obszaru, lecz bezskutecznie. Znalazł pracę w zoo. Nawiązał kontakt z małą Kate Windsor, z którą dzielił zainteresowanie zwierzętami, chyba że owo zainteresowanie tylko udawał. W każdym razie wpadł na pomysł. Porwał ją i zostawił po sobie liścik ze wzmianką o chęci udania się do Chin Meadows. Dziecko przetrzymywał w zamknięciu w domku letniskowym po swojej zmarłej ciotce. Nie wiedział jednak, że był obserwowany przez swojego byłego wspólnika, Otto Abara. Swoją wzmianką o Chin Meadows w liściku sprawił, że rezerwat stanął przed nim otworem. Zatem, gdy zorganizowaliśmy poszukiwanie dziewczynki, Heines dołączył do grupy poszukiwawczej, by bez większego problemu odzyskać łup. Następnie pojechał do chatki, by wypuścić dziecko na wolność. Wówczas śledzący go Abara zdecydował się na wykonanie swojego ruchu. Zastrzelił Heinesa, pozorując samobójstwo, i zabrał łup. Teraz zamierzał go przemycić do Republiki Zemeńskiej, skąd pochodzi, wykorzystując do tego posadę w firmie produkującej świąteczne dekoracje. Aha, zapomniałem wspomnieć. Przesłałem zdjęcie Abary 2 osobom, które brały udział w poszukiwaniach. I tak się składa, że Rafin rozpoznał go jako jednego z chodzących po rezerwacie. To najdziwniejsza sprawa, z jaką miałem do czynienia, wygłosił krótką recenzję Arnold. Po pewnym czasie na horyzoncie pojawiły się znajome wąsy. Przeszukaliśmy każdy kontener, orzekł ich nosiciel z nieskrywaną goryczą. Żadnych rzeczy w rodzaju diamentów. 2 z moich ludzi potukło parę bombek. Trzeba będzie za to zapłacić. Bolbao stał bez słowa. Zaczął chodzić tam i z powrotem, gładząc się po brodzie w zamyśleniu. Pracownicy portu obserwowali ten proces z narastającym zniecierpliwieniem i dochodziło z pomiędzy nich szemrania. Arnold jeszcze nigdy nie widział u kapitana tak długiego procesu gładzenia brody. Jego myślenie musiało być intensywne, a szare komórki stawały się czerwone. W końcu podszedł do szefa, by pomówić z nim na osobności. Skoro nic nie mamy, lepiej pozwólmy im odpłynąć. W przeciwnym razie będziemy mieć kłopoty. To nie nasz rejon. Bolbao patrzył w ziemię, zerkając od czasu do czasu na oczekujący zaplanowanego rejsu transporter. Spośród obecnych na nim osób spostrzegł znaną ze zdjęcia ciemnoskórą facjatę Otto Abara. W końcu sierżant podjął decyzję za niego i kiwnął głową w stronę wąsacza. Robotnicy wrócili na swoje miejsca.
Pozwalając Abarze na podróż do Zemeni, ryzykujemy zgubieniem podejrzanego, mówił Henry. Będzie go trudno złapać, nawet po udowodnieniu mu winy, bo, jak doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, Republika Zemeńska stanowi nieoficjalny azyl dla kryminalistów. Frachtowiec ruszył. Bolbao odchodził powoli w kierunku radiowozu, pocieszany przez sierżanta. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić, więc po co się zadręczać? Trzeba zaakceptować porażkę. Najważniejsze, że mała Kate żyje. Nagle kapitan się odwrócił. Tam musi coś być. Rozpędził się i wskoczył na odpływający towarowiec. Wzbudziło to duże zainteresowanie wśród pracowników. Bolbao bez słowa zaczął otwierać kolejne kontenery i samemu sprawdzać ich zawartość. Zwariował. Zakrzyknął któryś z płynących. Oglądane przez policjanta przedmioty szybko lądowały na twardym podłożu. Skurczał wełniane bałwanki, machał przy uchu bombkami, aż zatrzymał się na szklanych kulach śnieżnych. Wziął jedną z nich i potrząsnął. Nie rozległ się żaden dźwięk, jeno biały puszek opadał poruszony. Odkręcił kulę. Wziął puch na palec i spróbował. Odwrócił się uśmiechnięty. Kokaina! Powiedział. Pan z wąsami go wyręczył, krzycząc, by zatrzymać statek. To był łup, wyjaśnił kapitan, wracając na mieliznę. Jubiler nie chciał zgłosić, co konkretnie zostało mu ukradzione, gdyż jego sklep stanowił punkt sprzedaży narkotyków. Sam wyłączył kamerę. Arnold wszedł na pokład, by aresztować Otto Abara. W drodze do radiowozu i przez całą podróż na komisariat, Bolbao nic nie mówił, tylko się uśmiechał. Autor opowiadania Michał Sprytu z Waligura czytał Kwadrates. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex Nee TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbunix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Bercik, Kasia Grzybowska, Ragnarok Floki, Lost Sol 82, Żelka, Xerox, Pryzmet, Utary Drejs, Kasia, Ordinary Ozzy, Mateusz Dudek, Gons, Wiktoria Łytka oraz Łukasz Okunek. Do usłyszenia.